Wonder Wheel, czyli koło młyńskie o numerze atrakcji 208, znajduje się w strefie Smoczy Gród. W dzisiejszym filmie pokażę Wam perspektywę z jazdy w kabinie tej atrakcji. Pokażę także, jakie można zobaczyć widoki i opowiem wiele ciekawych informacji o tej właśnie atrakcji. Zatem oglądaj ten film od początku aż do samego końca. Pamiętajcie, aby stawić subika i lajka, a także podzielić się Waszymi wrażeniami w komentarzach. Dobrze, a zatem Wonder Wheel to kolejna nowa atrakcja w Energylandii. Powstała w 2022 roku przy współpracy z producentem Dutch Wheels. Przez wiele osób Wonder Wheel jest uważany jako taki element, którego brakowało w naszym parku rozrywki. Dobrze, a teraz trochę informacji o parametrach. W szczytowym momencie Wonder Wheel jest wysoki na aż 53 metry. Pełny obrót według mnie zajmuje od 3 do 4 minut. Prędkość atrakcji to 5,4 km na godzinę. Ale warto też zaznaczyć, że atrakcja wiele razy się zatrzymuje, by zmieniać gości w gondolach. Gondoli na atrakcji mamy aż 30 i wszystkie są szczelnie i bezpiecznie zamknięte, ale spokojnie znajduje się w nich klimatyzacja. Przepustowość atrakcji wynosi 180 osób, przez co śmiało można określić, że ta atrakcja jest odporna na kolejki. W kwestii bezpieczeństwa nie należy opierać się ani dotykać drzwi gondoli, a także raczej preferowane jest siedzenie niż stanie będąc w tej atrakcji. Atrakcja przeznaczona jest dla każdego bez żadnych ograniczeń wiekowych, jak i wzrostowych. Zakazane jest wnoszenie rzeczy na atrakcje, które znajdują się na tym obrazku, albowiem wszystkie te rzeczy należy złożyć do szafki depozytowej. Koszt takiej szafki na 2023 rok to 14 zł. Z szafki można korzystać przez cały dzień w Energylandii i można dowolnie zmieniać jej lokalizację. Warto zaznaczyć, że na tej atrakcji nie ma dostępnych zdjęć pamiątkowych. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawa atrakcja, której warto spróbować, bo panorama zatoru, jak i Energylandii jest naprawdę piękna. Lecz subiektywnie powiem, gdy byłem na tej atrakcji Tsunami Drop, to szczerze mówiąc tam doznałem większych wrażeń widokowych. Aczkolwiek uważam, że największym plusem tej atrakcji jest to, że wejść na nią może każdy. Okej, a teraz przejdźmy do jazdy. Wam wybrać i będę pić ambo. Tak jest. To łamek.